IPN-u umożliwiłem mi zabrać głos w tej sprawie. Wśród działaczy Solidarności byli też ludzie, którzy służyli, tutaj trzeba nazwać po imieniu, to byli zdrajcy, a udawali przyjaciół. Bo bezpośrednio jakiś milicjant czy funkcjonariusz SB, którego wiadomo było, jakie ma zadanie, nie miał dojścia, nie mógłby podać tego. Czyli tak, osoba, która zgodziła się na podanie tego, ale przyjaciółki i to takiej nie bliskiej, serdecznej. O, dzień dobry. My jesteśmy z redakcji reportażu. Pani Walentynowicz nas przysyła do pani. Do mnie? Tak, tak. Bo mówiła, że znalazła papiery, z których wynikało, że pani miała ją otruć. Ale nie będziemy rozmawiali na ten temat. Ale chwileczkę. Proszę odejść. Działaczko Solidarności. Aktywna działaczka. Przyjeżdżała na posiedzenie plenarne, na zjazdy krajowej komisji. Byłyśmy internowane w Gołdapi i ją przywieźli w 1982 roku, bo w 1981 był stan wojenny. Mnie 18 grudnia chwycono dopiero i najpierw byłam w Fordonie, a potem wywieźli nas do Gołdapi. Ją przywieziono, nie pamiętam kiedy, to gdzieś tak w połowie naszego internowania, byliśmy 8 miesięcy. Więc po 2 miesiącach ją zwolnili, bo miała dwoje dzieci, sama wychowała. Ale była z nami nie jedna matka mająca małe dzieci, ale na Pińkowską na przykład. Jednak siedziała do końca, aż zlikwidowano obóz. Ona czyli, po 2 miesiącach jechała. Czy nie sądzi pani w takim razie, że ją może dali do was, żeby ją uwiarygodnić, prawda? Prawdopodobnie. Patrz się, ona też była internowana. Aha. No właśnie, i potem jak to... Raz na komunię, pierwszą komunię święto jej dzieci. Ja nie wnikałam, w jakim wieku te dzieci były, kto je wychowuje. Przedstawiłam mi swoich rodziców, oboje rodzice mieszkali. I te dzieci po tej przyjęciu komunii, jakiś pan robił zdjęcia. Ja do tych zdjęć z dziećmi pozowałam. Po skończonych zdjęciach, przy jakimś tam posiłku, nie w domu, ja mówię, Ewa, ja bym chciała też mieć te zdjęcia. Kto to robił? Czy masz na miarę do tego pana? Nie, ja go nie znam. Ja mówię, no to jak to robił zdjęcie twoim dzieciom i nie znam? I bo ja myślałam, że to twój znajomy. Gdy zdjęć nie było. I wtedy właśnie u niej nocowałam. Potem ona mnie zaprosiła się na to słynne spotkanie. Już w 1981 roku, w październiku. No i nie wiedziałam, że to właśnie był przygotowany na mnie zamach. No to chyba nikogo nie ma. Może pani wyjść na chwileczkę? Dzień dobry pani, ja jestem z Polskiego Radia. Tutaj są panowie z Telewizji Polskiej. Chcielibyśmy porozmawiać o pani sąsiadce, pani Ewie Sobul. Nie znam tej sąsiadki w ogóle. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie zna pani? Nie znam w ogóle. Ale wie pani, że tu mieszka taka osoba, prawda? Nie wiem. Nie ma pani pojęcia? Nie mam, bo ja niedawno mieszkam. Dzień dobry. Dobry. Chcielibyśmy zapytać pana o panią Ewę Sobul. Zna pan tę pani? Ta pani, która była kiedyś w tym Solidarności, tak? Tak. To tutaj mieszka, tak? Tak. Zna pan ją? Oczywiście, proszę. Właśnie, co by pan powiedział o niej, o charakterze? Proszę pana, coś pan powie. W żadnym wypadku nic złego, bo to jest kobieta
na poziomie, samotna. Mam bardzo fajnego dziecka. O, jest. Panie, ja bardzo proszę, żeby pani się jednak zgodziła. Powiedziałam pani, że naprawdę nie mogę. Ale mam, będę miała za chwilę tutaj. Ja wiem, ale to była nawet krótka rozmowa. Nie, proszę pani, nie mogę w tej chwili. Naprawdę. Proszę pani, ale. Rodzinę. Solidarności pracowała tak, na dole. Tak, on ma rację. Ale miałeś do niej zaufanie, Londyn? Proszę? Miałeś do niej zaufanie? Jak? Zaufanie czy miałeś do niej. No. Czy wierzył pan, na przykład, kiedy pojawiły się informacje, że pani Ewa Sobul próbowała otruć Annę Walentynowicz, czy miała za zadanie od Służby Bezpieczeństwa zlecone, żeby otruć Annę Walentynowicz lekiem furosemid? Czy pan uwierzył w te informacje? Czy pan w ogóle o tym słyszał? Nie. Nie słyszałam. Mało pracowała, tak. Tylko zawsze w Solidarności. To ja ją o tyle znam. Była uczciwą osobą? Czy uwierzyła pani w to, kiedy pani się dowiedziała, że mogła współpracować? Ja się nie dowiedziałam. Ja to nie wiedziałam, że ona chciała kogoś otruć. Wiedziałam, że ona wyjeżdża ciągle, bo on mi to opowiadał. A gdzie ona wyjeżdżała? A to w Szwecji była, to tu, a to tu. Ciągle gdzieś na wyjeździe była. Ciągle na wyjeździe i przychodziły różne paczki, różne samochody podjeżdżały i rozładowywali tam oni. Nawet myśmy od nich wzięli magiel, który taki na korbę kręcący, bo mąż się uparł, żeby od niej wziąć. No i zapłaciliśmy, bo to było na 1000, to 1000 złotyśmy dali za to, a to było szwedzkie podobnie, ze Szwecji, że ich to przysłali. Czy to były samochody z darami, czy to były jakieś inne? Z darami, z darami. To, że to były samochody, tak on mi mówił, że to dary były. Czy myśli pani, bo powiedziała pani, że nie wierzy w to, że mogła kogoś próbować otruć, że to nie byłaby do tego zdolna, a czy myśli pani, że mogła współpracować w ogóle ze Służbą Bezpieczeństwa? Że mieli jakieś informacje o niej, które mogliby wykorzystać? Coś na ten temat słyszałam. Jak nim powstała Solidarność, że ona tam z kimś kręciła. Ale faktycznie to nie widziałam i nie wiem tego. Ale z kim miałaby kręcić? Z komuną. Bo ona nigdzie nie pracowała i też jakoś żyła. Z Ewą zaplanowane było spotkanie na kilka dni. Pierwsze spotkanie, na którym to się odbyło, właśnie było takie zachowanie tych ludzi. Tak jak w dokumentach, z dokumentu wynika, zadawali głupie pytania, gwizdy to panie. Do tej pory jeszcze nie ujawniony jest jeden pseudonim Rafał, numer 105, który miał zadanie tupać i gwizdać. Ja myślałam, że to są ludzie zakochani w Wałęsie. I zrozumiałam, że nie ma co im tłumaczyć, bo i tak nie przyjmą. I nic tu po mnie, szkoda mojego wysiłku. I ja zamiast pójść do Ewy, zaplanowany tam nocleg, następnego dnia znowu spotkanie w jakimś zakładzie, ja postanowiłam wrócić do Gdańska. I to okazuje się mnie uratowało. A kiedyś pani wspominała, że jak to się tak już rozniosło, to ona do pani zadzwoniła i płakała w słuchawkę podobno. Czy też tak. Pani do niej dzwoniła, żeby wyjaśnić? Ja do niej dzwoniłam w momencie, w latach 90., kiedy do mnie trafiła książeczka Konfidenci są wśród nas. I właściwie nie do niej dzwoniła. Zadzwonił do mnie radca prawny pan Bogusław Gruszczyński, którego też poznałam w Solidarności. On pyta mnie, co ja mogę powiedzieć o Ewie Sobul. Ja mówię, dobrze, że pan pyta. I bardzo proszę, niech pan jej to powie. Jest to kobieta, która współpracowała z SB. Jest agentką o pseudonimie Karol i chciała mnie otruć. Więc proszę jej to powiedzieć, że informacja pochodzi ode mnie. Że to ja panu przekazałam i proszę, niech pan jej to powtórzy. Chciałam w ten sposób sprowokować, że ona jednak do mnie się odezwie, że ona przyjedzie, albo przynajmniej zadzwoni i będzie chciała powiedzieć, że to jest nieprawda. Przecież widzisz, takie dostałam zadanie, ale jednak nie uczyniłam. Ja po prostu, no może co innego by powiedziała, ale ja potrzebowałam tego kontaktu z nią. Nie było reakcji.
Więc ja tą książeczkę odłożyłam, o tym zapomniałam. I dopiero w 2001 czy 2002 roku ta sprawa, właśnie prokurator Roda odnalazł to i sprawa już była głośna. Ja udzieliłam wywiadu dla Gazety Miejscowej w Radomiu. Dziennikarz rozmawiał z nią, bo ją też pytał. No i wtedy ona do mnie zadzwoniła. Dlaczego przez tyle lat nic nie mówiłeś, a dopiero teraz, że ja ciebie chciałam otruć? Powiedziałam, bo teraz wiem. A skąd wiesz? Z tajnych dokumentów SB. A jak chcesz coś więcej wiedzieć, to zadzwoń do prokuratora Kuleszy, a ja nie będę z agentem rozmawiać. I odłożyłam słuchawkę. Ona była bardzo taka oburzona. Po jakieś pół godziny zadzwoniła drugi raz i już z płaczem. I mówię, proszę cię, nie odkładaj słuchawki, wysłuchaj mnie, proszę. Dobrze. Więc po chwili wypłakała się, powiedziała, uwierz mi, że ja nikomu bym tego nie zrobiła, a tym bardziej tobie. A mówię, to cóż ja ci mogę poradzić? Możesz mnie podejść do sądu, oskarżyć, że o zniesławienie, że ja ciebie niesłusznie oskarżam. I w sądzie udowodni sądowi, że to jest nieprawdą, ja będę musiała cię publicznie przeprosić i ponieść konsekwencje kłamcy. Nie ma innej drogi. No to ja pomyślę. I myślę do dziś. Jeżeli ona była z Kuroniem zaprzyjaźniona, ta pani Ewa, ale ona na niego nie donosiła, a na panią musiała donosić, no i miała zamiar wykonać ten wyrok. Tylko no, przypadek, że pani wyjechała wcześniej, że tego nie zrobiła. Jak pani myśli, czy on mógł wiedzieć, czy też on nie wiedział, ale stwarzał atmosferę wokół pani taką, że pani Ewie się wydawało, że jak ona to zrobi, to właściwie zrobi dobry uczynek. Czy coś nie było? Nie sądzę, nie sądzę. Nie. Ewa mogła myśleć tylko tyle, że ona zarobi pieniądze. Że ona dostanie pieniądze i za to płacili. Na Kuronie nie donosiła, bo właściwie, no jak mogła donosić, jeżeli Kuroń współpracował z Lesiakiem. A Lesiak był ten, który dawał polecenie takim jak Ewa. Więc czyli ona była w tym zespole Kuronia Lesiaka. Co ja bym chciała? Spojrzeć w oczy i zapytać, kto ciebie do tego zmusił i za ile chciałaś mnie zamordować? Za jaką sumę, za jaką cenę? Nic więcej, żadnych pytań innych mi nie zadała. Proszę. Ale ma pani widocznie wyrzuty sumienia. Nie mam żadnych, proszę mi zostawić w spokoju. Nie no. Mam żadnych. Nie będziemy pani rozumieli. Aniak prosiła zapytać, ile pieniędzy pani za to zaproponowali. Ale to jest bardzo uczciwy człowiek, ja nie wiem. Ta pani jest bardzo uczciwym człowiekiem. Ale ma pani widocznie wyrzuty sumienia. Nie mam żadnych, proszę mi zostawić w spokoju. Nie no. Mam żadnych. Ci ludzie kierowali się. Co mogło spowodować, żeby być tak nikczemnym człowiekiem, żeby targnąć na cudze życie? No ale to jest ten problem właśnie, że są te dwie Polski. Coś w tym wyśmiewana ta nasza szlachta, to nasze rycerstwo, że to kiedyś to tylko zrywali sejmy i pili, ale przecież ktoś pod Grunwaldem czy pod Wiedniem zwyciężył, prawda? Tak, tak. Tak. I tę Europę parę razy uratował. Tak. I w 20 roku ktoś popędził bolszewików. O, no więc ta rycerskość, dlatego wydaje mi się, że dlatego generał Polko przed panią przyklęknął, bo może on też jest z tej jakby kategorii ludzi, którzy cenią działalność taką bezinteresowną. Chyba tak. Cały on świadczy sobą, swoją postawą świadczy o tym. I on jako żołnierz wyczuł w pani też żołnierza. To jest piękne. No, może po trosze. Szanowni Państwo, chciałbym zapewnić, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Administracja Prezydenta Rzeczypospolitej dokłada wszelkich starań, abyśmy zarówno w naszym kraju, jak i poza granicami nie zapominali o bohaterach sprzed ćwierćwiecza. Chciałbym powiedzieć, że to nie ja jestem tutaj bohaterem, który czegoś tam dokonał.
Ja jestem młodym człowiekiem, przed którym dopiero wiele wyzwań stoi. Natomiast prawdziwych bohaterów to widzę przed sobą. Widzę panią Annę Walentynowicz. Przepraszam, tak zdrobniale, ale rzeczywiście pokochałem panią jeszcze zanim panią poznałem. To, że dzisiaj Polska jest wolna, że bezpieczeństwa naszego terytorium strzeże sojuszniczy układ NATO, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jest to zasługa państwa, jest to zasługa ludzi, którzy nie wahali się wystąpić przeciwko komunistycznemu reżimowi. Zgodnie z wolą prezydenta Lecha Kaczyńskiego należy odnaleźć i uhonorować, to jest zadanie postawione w Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, wszystkie osoby, które zasłużyły na uznanie państwa, o których przez te 16 lat niestety, ale zapominano. Nadanie bohaterom tych dni najwyższych oznaczeń Wolnej Rzeczypospolitej to tylko pierwszy etap realizacji tego zobowiązania. Szkoda, że podjęty tak późno. Szanowni Państwo, marszałek Piłsudski powiedział kiedyś, że powoływać się na Kościuszkę, posługiwać się jego imieniem, zachwycać się nim i solidaryzować z jego ideałami może każdy bezkarnie, bez konsekwencji, bez kosztów. Bo Kościuszko nie żyje, bo te czasy przeminęły. Szanowni Państwo, czasy tamtej Solidarności niektórym się wydaje, że przeminęły. Ale wydaje mi się, że to nie jest do końca prawdą. Tą Solidarność, ten zryw, wasza obecność, to sympozjum, myślę, że jest w stanie odbudować i odtworzyć. No, może potroszę. Trudno w ogóle mówić o jakiejkolwiek odpowiedzialności tajnego współpracownika o pseudonimie Karol. Nie chciałbym posługiwać się tutaj na dzień dzisiejszy żadnym nazwiskiem, ponieważ w śledztwie kryptonim ten nie został jeszcze w sposób udokumentowany, rozszyfrowany. Nasze śledztwo dotyczy głównie przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy, no bo jakbyśmy na to nie spojrzeli, samo planowanie działań przestępnych w świetle ówcześnie obowiązujących przepisów nie jest zgodne z prawem. Nawet ówcześni funkcjonariusze nie mogli planować czynności, które nie mieściły się w ramach obowiązującego wówczas porządku prawnego. Natomiast kwestia odpowiedzialności osoby, o której pan wspomniał, jest tutaj rzeczą drugorzędną. Ona nie jest funkcjonariuszem, więc jej odpowiedzialność w świetle ustawy o IPN jest no, taka oględna. Ona ewentualnie można rozważać jej odpowiedzialność na prawa karnego, materialnego. Jak by pan to skomentował? Pan pracował przecież. Nie, no, mój problem tylko polega na tym, że wiąże mnie pragmatyka służbowa i to wszystko, bo prokurator nie może niejako komentować w takiej sytuacji słów aktualnego referenta sprawy. On odpowiada w tej chwili. Także ja muszę, gdybym ja miał tak jak między nami mówiąc, nieprawda, trudno jest mi zrozumieć motywację tej wypowiedzi, albo nie czytał akt, albo jest to jakieś planowe gmatwanie, jakieś planowe uciekanie od rzeczywistych ustaleń. To tak we dwoje możemy w cztery oczy sobie powiedzieć, natomiast oficjalnie, publicznie mnie nie wypada komentować, ja nie mogę. Pragmatyka służbowa nie pozwala mi na to, żebym tę wiedzę, którą posiadłem w trakcie wykonywania czynności procesowych w tej sprawie, w tej chwili publicznie wypowiadał niejako wbrew aktualnemu referentowi. Jak wrócę do tego, a mam nadzieję, że tak się stanie, no to wtedy wszystko to i sprawdzimy też, jakie były powody, motywacje tego pana. W tej chwili pan jeszcze mnie nie... Nie, gramy, żeby na żywca było. Ale tego powie, nie można puścić. Dobrze, to my tylko weźmiemy te pana reakcje. A panie się tak... Dlaczego w zasadzie pana odsunięto od tego śledztwa? Ja przedstawiłem określoną koncepcję pracy, prowadzenia dalszego, jako że postępowania zostały w paru sprawach objętych
śledztwem w sprawie funkcjonowania związku przestępczego doprowadzony na taki etap, który wymagał już zaangażowania większych sił i środków do tego, żeby skutecznie podjąć konfrontację jednak ze Służbą Bezpieczeństwa, z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, którzy wykorzystywali cały swój aparat w określonych sprawach do tego, żeby przygotowywać, a następnie no, wprowadzać już niejako na odpowiednio grunt przygotowany pod względem zabezpieczenia, takie słownictwo było używane danego terenu, prawda, gdzie sprawcy mogli już się, bezpośredni wykonawcy danych czynów mogli się czuć już bezpiecznie, niezagrożeni przez jakieś zdarzenia przypadkowe. To wymagało zaangażowania i służb operacyjnych, techniki operacyjnej i służb obserwacyjnych. Przygotowanie takich zdarzeń trwało przez jakiś okres czasu, także tutaj prokurator musiałby bardzo wiele czynności wykonać, żeby potem móc przekonać sąd, że dane zdarzenie, dana zbrodnia została dokonana właśnie w wyniku działania takiej zorganizowanej grupy funkcjonującej w resorcie spraw wewnętrznych. Bo ja słyszałem z kolei, że to była jakaś kara dla pana w związku ze sprawą Popiełuszki sprzed lat. Ja po prostu to ja odbieram w ten sposób. Moja koncepcja pracy, ponieważ ja to przedstawiłem na piśmie, została przedstawiona prezesowi IPN-u na piśmie. Ja prezesowi, który zresztą z chwilą objęcia urzędu bardzo wypowiadał się optymistycznie, jeżeli chodzi o rozwój tej sprawy i mój udział w jej prowadzeniu. Natomiast po skierowaniu tej koncepcji w miarę upływu czasu, zamiast jakiejś konkretnej odpowiedzi, w zasadzie zostałem postawiony przed takim faktem, że nie ja już kieruję tym śledztwem, tylko śledztwem kieruje pan prokurator Marek Klimczak, natomiast mnie została wyznaczona wespół z panem prokuratorem Sidorem rola członka grupy w tym momencie. W związku z tym ja nie mogłem zgodzić się na koncepcję, na inną, odbiegającą od tego, co sam rozumiałem jako jedynie możliwą i skuteczną, bo w pracy prokuratora w rzeczywistości nie chodzi o to, żeby zajmować się tylko studiowaniem akt i dokumentów, ale zebrać skuteczne dowody do postawienia sprawców przed sądem. Trzeba przekonać sąd, a to jest troszkę więcej zachodu niż sama tylko, powiedzmy, debatowanie nad tym, czy mamy takie czy inne dokumenty, czy zbierzemy te dokumenty, czy nam się uda przesłuchać, nie przesłuchać. Trzeba po prostu działać, pracować, dążyć do wyświetlenia pełnej prawdy. Nie zważać na problemy, które po drodze są. No, ta koncepcja była dosyć szeroka, śmiała, tak bym to określił, ale jedynie w mojej ocenie, jedynie ona rokowała nadzieję do tego, żeby te sprawy skutecznie prowadzić. Dlatego ja w tej chwili po prostu ubolewam nad tym, że o ile wiem, bo przecież nie mam kontaktu już z tym postępowaniem od dłuższego czasu, że w tamtym momencie, w każdym razie, kiedy zostawiałem kolegów odchodząc do prokuratury apelacyjnej w Lublinie, w mojej ocenie w tamtym okresie tutaj nie było jakiegoś pozytywnego rokowania na rozwój tej sprawy. Mam głęboką nadzieję, że obecnie to się zmieniło, o czym ja już nie wiem i nie muszę o tym wiedzieć, bo przecież sprawy nie prowadzę, nie wnikam w to. Natomiast żywię głęboką nadzieję, że te moje plany zostały jednak wykorzystane, bo z czysto profesjonalnego punktu widzenia nie ma innej możliwości dojścia do prawdy w tych sprawach. Ale ten dokument jest prawdziwym dokumentem. Nota dotycząca danych identyfikacyjnych informatorów. Dla mnie nie jest to żadna nowość. Tym niemniej ja, z uwagi na to, że nie jestem już referentem tej sprawy i w sumie nie mogę wnikać, jaka motywacja przyświecała wypowiedzi kolegi. Nie chcę tego absolutnie komentować. Dlatego jedynie mogę odwołać się do tych dokumentów, które są mi okazywane, jak również do wypowiedzi samej pani Anny Walentynowicz, która nie tylko w samym procesie, ale również publicznie wypowiadała się na ten temat. W redakcji w każdym razie przeraziliśmy się,
jak usłyszeli to, co powiedział prokurator Klimczak, że a może rzeczywiście pani Sobol to nie jest Karol, może rzeczywiście. Ja tak mówię, że on mnie czytał, ale my nagrywani jesteśmy, nie? Bo ja nie mogę, te wypowiedzi, które ja bardzo proszę, dobrze? Które no w ten dobrze. Sposób się odnoszą. To zostawimy dla historii. Dla historii, tak. Może kiedyś. No właśnie. W każdym razie, bo ja nie mogę komentować o tak publicznie. To są takie sztywne zasady, taka jest nasza pragmatyka. Pani widocznie wyrzuty sumienia. Nie mam żadnych, proszę mi zostawić w spokoju. Swojej skóry. Przede wszystkim tutaj. A ona miała być wykonawcą. Ona miała być wykonawcą. Poza tym Szczepanek, który przygotował ten eliksir, który jest w jego posiadaniu, znaczy był w jego posiadaniu. Także ona jest po prostu przed nią są ci panowie, oficerowie SB. I prokurator mówi, że nie będzie procesu, bo nie było skutku. To, że ja byłam na zebraniu, że tak niegrzecznie się zachowywali ci ludzie, że ja byłam zdenerwowana, to nie jest karane. A nie było skutku, wobec tego wywiad, czyli śledztwo, które przeprowadził prokurator Witkowski, poszło na półkę. Bo ja rozmawiałam z prokuratorem Witkowskim, powiedział, że śledztwo jest skończone i powinien być proces. Jemu odebrali tę sprawę. A ja, nie zdając sobie sprawy, dałam jeszcze raport z 1981 roku, który powołałem po komisję na wzór komisji śledczej przy Sejmie, zbadanie konfliktu Walentynowicz-Wałęsa. I ten konflikt, ten raport był nie po myśli Wałęsy. Nie wolno było jego drukować, nie wolno było jego kolportować, ale ja go mam w posiadaniu. W związku z tym przedstawiłam to prokuratorowi Witkowskiemu, po prostu żeby on wiedział, w jakiej atmosferze to się wszystko odbywało od samego początku Solidarności. Ja myślałam, że on się tylko z tym zapozna, że to jemu ułatwi rozpoznanie sprawy. A on to włączył do akt. No a tam jest wyraźnie Wałęsa, który stosował represje. Sam stosował represje. Ja wiem teraz na polecenie kogo? Na polecenie generała Zbigniewa Pudysza, który opanował całą komisję zakładową Stoczni Gdańskiej, na czele której stał były oficer Wojska Ludowego, który szlify oficerskie otrzymał od upolaczonego generała Rokossowskiego. I to jest to powiązanie. I przypuszczalnie dlatego powędrował na półkę to śledztwo, ten protokół, żeby nie ruszać Wałęsy. Film o Annie Walentynowicz został odrzucony parę lat temu przez Anitę Gargas, wtedy kiedy była szefową znanego programu Misja Specjalna. Kiedy zapytałem panią redaktor, dlaczego odrzuca film, powiedziała to dlatego, że udział w filmie wziął prokurator Andrzej Witkowski, tenże prokurator był odsunięty od śledztwa w sprawie zabójstwa księdza Popiełuszki. Spuściłem głowę, pomyślałem sobie, no widocznie coś tam było nie tak. Ale po jakimś czasie przyszła refleksja. Pytam, gdzieś po roku chyba, czy dwóch nawet, panią Anię Walentynowicz tuż przed wylotem do Smoleńska. Pani Aniu, no przepraszam, zrobiliśmy film, ale nie, nigdzie nie można go pokazać. Nawet Anita Gargas, zdawałoby się nasz człowiek, nie chce go puścić w misji specjalnej. A dlaczego pani Ania się zdziwiła? No dlatego, że powiedziała, że tam jest prokurator Witkowski, który został odsunięty od sprawy księdza Popiełuszki. Pani Ania zdziwiła się strasznie. I mówi, no przecież jego odsunęli, dlatego że on bardzo dobrze rozpracował tych przestępców, którzy zlecili zabójstwo księdza Popiełuszki. I ten proces był w okresie jeszcze komuny, w czasie stanu wojennego. Odsunęli go, bo był bardzo dobry.
Ale jak ja wrócę ze Smoleńska, to ja pani Anicie to wytłumaczę. Oczywiście pani Anna Walentynowicz ze Smoleńska nie wróciła. Ale jeszcze przedtem mi powiedziała, że parę osób może poświadczyć szlachetność i prawość i fachowość prokuratora Witkowskiego i w tym wymieniła Andrzeja Gwiazdę. Zwróciłem się do Andrzeja Gwiazdy o opinię na temat prokuratora Witkowskiego. Oto co powiedział. Śladami Sokratesa. Ja mam pytanie, czy pytanie o prokuratora Witkowskiego jest pytaniem na salę naszą, czy po prostu panie Krzysztofie, chce pan sobie to nagrać potem jeszcze jakoś osobno, do czegoś panu potrzebna? No to... Widziałem i rozmawiałem z prokuratorem Witkowskim kilka razy i mam o nim jak najlepsze zdanie. Natomiast to zabieranie śledztwa było wyraźnie po to, żeby ukręcić łeb w sprawie. I co do tego nie mam cienia wątpliwości. Co to jest, żeby w ramach tego ugrupowania, do którego oboje należymy, robić sobie po prostu takie świństwa? Pani mi zrobiła świństwo i pani się powinna teraz z tego wytłumaczyć. Czekam. Żeby nie rozwikłał tajemnicy morderstwa Popiełki. Ale dlaczego ani Targarski go kazała? No bo zrobili wielką propagandę, że Witkowski taki, Witkowski śmaki, niektórzy ludzie uwierzyli. Przepraszam, Andrzej jest tam. Do panie Andrzeju, witamy. Naprawdę? Gdzie mamy iść?